Miałem lekkie obawy, no bo to jednak miałem za sobą już 3 biegi w ciągu 3 dni. Czułem się bardzo zmęczony, ale były 2 godziny przerwy pomiędzy finałem na 800 a sztafetą i udało się, że fizjoterapeuci doprowadzili mnie do takiego stanu, że no dajmy radę pobiec. No tam były lekkie perypetie, ponieważ na mojej zmianie było zamieszanie dosyć duże, tam były przepychanki i chyba z tego co pamiętam zawodnik z USA-mi nadepnął na piętę i ściągnął buta i musiałem pobiec bez buta, ale udało się dobiec i szczęśliwie zajęliśmy 5. miejsce, jednak 2 sztafety przed nami zdyskwalifikowali i no jest ten medal, który bardzo cieszy na pewno. Dobiec bez buta na 400 metrów to... Znaczy myślę, że no każdy by dobiegł, no. To jest po prostu no... Może też trochę to przez ambicje, żeby jednak, bo to nie walczysz tylko dla siebie, ale sztafeta to jest jednak dla zespołu walczysz, stawiasz się o jak najlepszy wynik właśnie dla zespołu i no, starałem się dobiec, udało się. No. Nałożyły się w tym samym czasie 2 imprezy, bo w Młodzieżowym Mistrzostwa Europy i też są Mistrzostwa Świata, część zawodników nie przyjechała, odpuściła. No cóż, no... Impreza bardzo fajna, z tego co wiem było chyba 13 tysięcy wszystkich zawodników ze 143 krajów. Wszyscy razem we wiosce olimpijskiej mieszkaliśmy. Naprawdę fajne przeżycie, super. Z 8. miejsca jestem zadowolony. Jakby, znaczy 8. miejsce wziąłbym w ciemno przed samym wyjazdem, ale patrząc na to jak się te mistrzostwa ułożyły, to jednak taki lekki nie dosyć czuję, ponieważ no bardzo dobrze się czułem i w biegach eliminacyjnych, i w biegach półfinałowych, jednak myślę, że no w biegu finałowym troszeczkę mi brakło jednak dwa biegi, zmęczenie, które się narastało, no spowodowało, że jednak nie udało się w finale powalczyć. No zająłem 8. miejsce, no i czuję lekki niedosyt.